20. sesji Rady Gminy. To jest sesja ostatnia w tym roku, w 2020. I to jest tak. Chciałem powitać, witam Panią Radną, witam Radnych, witam Panią Wicewójta, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią i Pana Dyrektora Domu Kultury. Punkt drugi, przedstawienie porządku. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu obrad 19. sesji Rady Gminy. Punkt 4. Sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie letniej pomocy finansowej gminy Oświęcimia na lata 2020-2024. Punkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oświęcimia na 2020 rok. Punkt 7. Podjęcie w sprawie uchwalenia uchwały nr 18/172/2020 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2020 roku. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy Oświęciny. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/175/2020 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2020 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświęcimia do nadania statutu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie głównego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałaniu narkomanii na 2021 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Oświęcim na 2021 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Oświęcim. Punkt 14. Sprawy różne. Punkt 15. Zakończenie. To jest za przyjęcie protokołu obrad 19. sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem protokołu z 14. sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych. Punkt 4. Sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Poproszę Panią Wicewójta o sprawozdanie. Przekazać sprawozdanie, tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności wójta gminy z okresu międzysesyjnego. Gospodarka finansowa gminy. W
Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek 210 018 zł. Zobowiązania wymagalne, nie ma zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne, nie ma zobowiązań. Lokaty 1 500 000 zł. Zarządzenia w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zmieniające uchwałę nr 12 przez 116 przez 2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rok. Przygotowania projektu uchwał na obrady 20. sesji Rady Gminy. Umowy. Zawarcie umowy z Hydroderm Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Osięciny wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na kwotę 63 960 zł brutto. Zawarcie umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 180-309C Osłonek i Radecz Krukowy na odcinku o długości 1 km w kwocie 61 691 zł. Zawarcie umowy z firmą usługi projektowanie Mirosław Kulczyński z Wocławka na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 w zakresie sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za cenę 270 zł 60 groszy brutto za jeden projekt. Projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji zmieniającej za cenę 246 zł brutto za jeden projekt. Projektu postanowień opiniowanie wstępnych podziałów za cenę 184,50 zł brutto za jeden projekt. Zawarcie umowy z firmą Rabic Spółka ZO Spółka Kapitałowa z siedzibą w Gdańsku na świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad systemami z pakietu Rabic. To jest system ewidencja ludności. Za jedno stanowisko cena brutto 1599 zł oraz system wybory plus za jedno stanowisko cena brutto 842,55 zł. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. Przetargi. Dokonano otwarcia ofert na zadanie pod nazwą remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Wpłynęło łącznie 9 ofert, w tym dla części pierwszej, która dotyczy remontu budynku socjalnego, wpłynęło 7 ofert. Cena najniższa 198 504 zł 71 groszy. Natomiast najwyższa wynosiła 292 260 zł 3 grosze. Dla części drugiej zamówienia, które dotyczyło zagospodarowania najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na stadionie sportowym, tam wpłynęły 3 oferty. Cena najniższa to 1 186 950 zł, natomiast najwyższa 2 70 382 zł 51 groszy. Sprawy różne, opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Osięciny. Dotyczy to zakresu architektonicznego, informacyjno-komunikacyjnego i cyfrowego. Złożono wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę targowiska gminnego w miejscowości Osięciny. Kwota wnioskowanych środków to 1 milion złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Przedstawienie sprawozdania. Czy może jakieś pytania? Czy panowie radni, czy pani radna? Dobrze.
nie widzę, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie letniej pomocy finansowej gminy Szczęciny na 2020-2024. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie letniej pomocy finansowej gminy Szczęciny na lata 2020-2024. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Uchwalić wieloletni program finansowy gminy Szczecin obejmujący prognozowanie ustalania dotyczące budżetu gminy Szczecin na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Szczecin na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Szczecin realizowanych w latach 2020-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt drugi. Objaśnienie przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczecin na lata 2020-2024 stanowi załącznik nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wchodzi się wójtowi gminy Oświęciny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia lub ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przedłużenia głosowania imiennego stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 14 radnych. Za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Punkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oświęciny na 2020 rok. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Dochody budżetu na 2020 rok o łącznej kwocie 39 950 549 zł 41 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 37 635 787 zł. Dochody majątkowe w kwocie 2 314 762 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf drugi, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 40 628 534 zł. 26 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 37 589 640 zł 26 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 3 038 894 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt 3, paragraf 2, ustęp 2, punkt 4 otrzymuje brzmienie. Wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane w kwocie 11 561 378 zł 80 groszy. Punkt 4, paragraf 2, ustęp 2, punkt 5 otrzymuje brzmienie. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 230 442 zł i 9 groszy. Punkt 5, paragraf 2, ustęp 2, punkt 6 otrzymuje brzmienie. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 429 930 zł i 57 groszy. Punkt 6, paragraf 2, ustęp 3, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 038 894 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, ustęp 1, punkt 1 i 2 w kwocie 773 394 zł. Punkt 7, paragraf 2, ustęp 4 otrzymuje brzmienie. Limity wydatków zadania inwestycji realizowanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Punkt 8, paragraf 3 utrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu gminy w kwocie 677 984 zł 80 groszy zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 100
Tysiąc. Tysiąc? Tak. 1836 zł. Przekładanie do tych samorządów realizowanych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wykonanego z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi modernymi ustawami o kwotę. Mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy w kwocie 676 148 zł 85 groszy. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Uchwala łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 643 522 zł i 20 grosz oraz planowane rozsobami w budżetu w kwocie 1 965 537 zł i 35 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 10, paragraf 11 otrzymuje brzmienie. Uchwala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do mniejszej uchwały. Paragraf 2, wykonanie tej pozycji wójtowi gminy Oświęcim. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uległej publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pruskiego oraz sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przedłużonych głosowania gminnego stwierdzam, że podjęcie uchwały głosowało 14 rady za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, stwierdzam, że wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu i będzie na to publicznej wiadomości lub innej informacji publicznej. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18 przez 172 przez 2020 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 18 przez 172 przez 2020 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 18 przez 172 przez 2020 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oświęcim. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęcia wójtowi gminy Oświęcim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z połowy 14 dni od jej ułożenia w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przedłożonego głosowania gminnego stwierdzam, że podjęcie uchwały głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowań ten załączy do protokołu i będzie do publicznej wiadomości w tej informacji publicznej. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali schodowców w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oświęcimy. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wschodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oświęcim. Uchwala się, co następuje. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wschodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oświęcim zgodnie z załącznikiem numer do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęcia wójtowi gminy Oświęcim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z połowy 14 dnia i ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Przystępujemy do głosowania uchwały.
Na podstawie wspólnego Panie Mimio stwierdzę, że podzielić uchwały słowa 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się, stwierdzę, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imieniem wykaz głosowania stanowiącą czy protokół i będzie urzędu publicznej wiadomości lub informacji publicznej. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 18 przez 175 przez 2020 Rady Gminy Oświęcimia 30 listopada 2020 roku. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 18 przez 175 przez 2020 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku. Paragraf 1. Uchyla się uchwałę numer 18 przez 175 przez 2020 Rady Gminy się z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Oświęcinach oraz nadania statutu. Paragraf 2. Wykonanie podlegało wójtowi gminy Oświęciny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uległości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przekonania głosowania gminnego stwierdzam, że podjęcie uchwały głosowało 14 radnych. 0 przeciw, 0 wstrzymał się, stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanu załączony do protokołu i będzie dla publicznej wiadomości lub informacji publicznej. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Oświęcinach oraz nadania statutu. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Oświęcinach oraz nadania statutu. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Dniem 1 stycznia 2021 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Oświęcinach, zwanej dalej Centrum. Punkt 2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Punkt 3. Centrum jako jednostka obsługująca będzie prowadziło obsługę jednostek organizacyjnych gminy Oświęciny wymienionych w załączniku nr 1 do mniejszych uchwały. Punkt 4. Zakup wniosków bieżących centrum w ramach usługi wspólnej określa status. Punkt paragraf 2. Gmina Oświęcina zapewnia wyposażenie centrum budynek przy ulicy Wojska Polskiego 14. Paragraf 3. Centrum nadaje status, który stanowi załącznik nr 2 do mniejszych uchwały. Paragraf 4. Siedziba centrum jest gmina Oświęcina, ulica Wojska Polskiego 14. 88220 Oświęcin. Paragraf 5. Wykonanie uchwały podjęcia wójtowi gminy Oświęciny. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przyrodzenia głosowania gminnego stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanu załączy do protokołu i będzie dla publicznej wiadomości w letniej informacji publicznej. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy z dnia 29.12.2020 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Rada Gminy Oświęcin uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminy program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok w imieniu określonym załączniku do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie tutaj podjęcia wójtowi gminy Oświęcin. Paragraf 3.
uchwała wchodzi z dniem podjęcia podległym z biuletyn informacji publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania tej uchwały. Na podstawie ustalenia głosowania nie stwierdzam, że za podjęcie uchwały głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że żeby wymiana uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanie dołączony do protokołu i będzie podany do publicznej wiadomości lub informacji publicznej. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Oświęciny na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Oświęcimia na 2021 rok uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że Komisja Rady Gminy Oświęcimia będzie pracowała na podstawie planu pracy Komisji, który stanowi załącznik do mniejszej uchwały. Komisja Finansowa, załącznik nr 1. Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami, załącznik nr 2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, załącznik nr 3. 4 i Komisja do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, załącznik nr 4 i Komisja Rewizyjna, załącznik nr 5. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwalnego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przeprowadzonego głosowania imiennego stwierdzam, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Stwierdzam, że będzie wymiana uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowania stanie załączony do protokołu, będzie wymiana do publicznej wiadomości lub informacji publicznej. Jeszcze punkt 13. Uchwała się zabiera. Podjęliśmy w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Oświęcimia. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Oświęcimia. Uchwala się, co następuje. Stwierdzę, że głosowanie ja bym powołał skład osobowy komisji. Komisja Finansowa. Koziński Mieczysław przewodniczący, Płaszczyk Ryszard członek, Krzemiński Mariusz członek, Lewandowski Piotr członek, Ochocińska Urszula członek, Poliński Zbigniew członek. Komisja do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Wesołowski Włodzimierz przewodniczący, Błaszczyk jest członek, Kamieniak Andrzej członek, Ściński Marek członek, Walczak Barbara członek i pan Pastorczak Dariusz jako nowy członek. Komisja Rolnej Gospodarki Gruntami, pan Błaszczyk Jerzy przewodniczący, Kamieniak Andrzej członek, Koziński Krzysztof członek, Pokuniewski Marek członek, Ściński Marek członek, Zawicki Marcin członek. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Lewandowski Piotr przewodniczący, Błaszczyk Ryszard członek, Smulski Piotr członek, Krzemiński Mariusz członek, Poliński Zbigniew członek, Zawicki Marcin członek. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr
1/9/2018/22/2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przystępujemy do głosowania. Na podstawie przewodzenia głosowania gminnego stwierdza za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się. Stwierdza, że będzie ona uchwała została przyjęta. Imienny wykaz głosowanych sami dołączy do protokołu i będzie zastąpiony wiadomości do informacji publicznej. To by były wszystkie uchwały, tak? Zostały sprawy różne i zakończenie. Proszę, może gmina złoży wniosek, jak gdzieś to im wziąć. Jednak w tych gminach urządzić te całe podkomunikacje, żeby ci ludzie nie stali w tych kolejkach, tak niezadrowowani, nie dzwonili, nie wyszykowali na jakieś tam kolejki, bo to jest problem z tym zarejestrowaniem samochodu. To jest tak chore, że jak sobie powiat nie radzi, to będzie gdzieś to po gminach, jak kiedyś zawsze było. I pracownik jeden to załatwił dalej w gminie i naprawdę nie będzie problemu. A teraz to się wielki problem zrobił. Nie ma możliwości zarejestrowania samochodu. I jak wiesz, chodzi o to. Ja już od 3 miesięcy próbuję i nie ma takiej możliwości. Chciałbym to niech tu podzielić po gminie. Bo do gminy na pewno nie wróci, no bo ja powstaję powiaty, to wszystkie gminy, wszystkich to zabrały. Za powiatami się tylko ciągnie bałagan, a nie jakiś tam. No taka jest prawda. No powiaty się nie sprawdziły pod każdym względem, jeszcze w środku lata. Tam jest wszystko w swoim miejscu. Także... Można wyszczerpić teraz. Ale to jest niemożliwe, żeby takie coś było. No, ktoś na przykład w gminie siedzi do godziny 12 i czeka na ten sygnał, żeby było... Ale słuchaj, ale teraz czeka. Pierwsza nie otwiera nic tej całej strony. Druga nie otwiera, trzecia nie otwiera. No przyśnie na pół godziny i już jest zajęty. To jest zaburzone, że ktoś idzie do pracy i czeka całą noc, żeby się złapać na sprawę zameldowania samochodu. Albo zrobić to, żeby każda gmina, tak jeden dzień. Gmina jeden dzień, gmina uczy jeden, następna jeden. Chyba, że nie będzie wtedy wolne miejsca, można z innej gminy wziąć wtedy. A tak to jest taki bałagan, że szok. Tam to mają tylko zamówienie samochodami przybić, a tak normalny obywatel ma problemy. My jako gmina możemy wyszczupić. To jest nie do pomyślenia, co tam się dzieje. Dobrze, ja mogę powiedzieć kilka słów. W zeszłym tygodniu byłem w Urzędzie Wojewódzkim w Wrocławku. Tam na tym spotkaniu był pan wojewoda, była pani minister rolnictwa, wiceminister rolnictwa pani Gębiska i pani Borow. I wręczyli w gminie Oświęcimie 2 miliony, promesy na 2 miliony złotych. Także ja tym Państwu na miejscu podziękowałem. Podpisał się pan premier Morawiecki. Także są to pieniądze nie unijne, tylko są typowo polskie rządowe. I jeszcze bym chciał bardzo podziękować tutaj na tej sesji panu wójtowi, bo to jest jego zasługa. Pan wójt walczy o te pieniążki od wiosny, tak? Na różnych spotkaniach był. I także bardzo gorąco dziękuję w imieniu swoim własnym, jak i całej Rady, całego samorządu gminy Oświęcim panu wójtowi. Bo to zasługa pana. Jeszcze ja chciałem przedstawić w skrócie ten 2020 rok. Tych inwestycji na naszej gminie było bardzo dużo. No, na przykład taki jak budowa dróg na wioskach, było dużo tych dróg różnych i asfaltów, i sprysków pojedynczych, podwójnych.
i były oczyszczalnie nieprzydomowe, tak samo i w Osięcinach. Były 3 ulice robione kanalizacja, 4 ulice asfaltowane, było chodniki, siłownia w szkole i no i ten nieszczęśliwy ta winna, tak, która jeszcze nie jest zakończona. I także do połowy roku, czy czwarte roku tego 2020 było dobre dla gminy. Gorszy był ta końcówka, ten ostatni kwartał, także nawiedziły naszą gminę. Koronawirus, tak, przeszedł i w ogóle w całym powiecie, w całej Polsce, ale Osięciny były bardzo, bardzo tą chorobą. Dużo osób zachorowało, tak, było w szpitalach, w domach, także chciało tym osobom życzyć zdrowia w imieniu swoim własnym, jak i wszystkich radnych, całego samorządu gminy Osięciny. Jeszcze wpłynęły do mnie też takie wnioski od mieszkańców, żeby podziękować szpitalowi powiatowemu w Radziłowie za obsługę tych naszych mieszkańców, co tam przebywali. I w ogóle inne gminy już zrobiły taki krok do przodu, przeznaczyły jakieś dofinansowanie, tak, dla szpitala. I ja myślę, że samorząd gminy, rada w najbliższym czasie, w styczniu zrobimy to samo. Jaka to będzie suma, to zależy od rady. Tak, jak przeznaczymy, ale wszystkie samorządy, czy gmina, także bardzo dziękuję za ten 2020 rok. A pan przewodniczący, w jakich nominałach przyjął te 2 miliony? Te pieniądze są w tej chwili na koncie, to była promesa, ale pani skarbnik już otrzymała, także te pieniądze były przeznaczone na pierdolnie. I to jest taka suma, że to jest na 40% wartości. Wystąpimy jeszcze też do marszałka o te pieniądze unijne. Płynęło tych pieniędzy bardzo dużo, zaczęliśmy, nie, także liczę, że jeszcze dojdzie też ze 2 miliony, także w tej chwili robiona jest dokumentacja i liczę, że w tym roku już ogłosimy przetarg, nie, jakby te pieniądze już nie pozbierali. A wykonamy tę inwestycję w 2020 roku, do połowy, liczę, że po połowie roku powinna się dopłynąć tej nowej inwestycji. Drugi. Jeszcze serce planuję zrobić komisję gdzieś po 10 stycznia i później za 2 tygodnie czy za tydzień sesja będzie tak budżetowa. Nie będzie już odkładać, bo teraz ten koronawirus, to złożone były te rady budżetowe o 3 miesiące, ale my nie będziemy czekać na te 3 miesiące, bo to nic nie daje, to zaraz będziemy robić styczni budżet, bo musimy to spiąć do końca, aby to mógł być, żeby zaczął działać od tego. Takie pytania są jeszcze? Nie ma, to bardzo dziękuję za przybycie i za moją obradę. Ostatnia sesja.